permesso, devo finire il nostro appello da me, lo prego, 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 musimy zachować ostrożność podczas otwierania półek, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Prosimy o sprawdzenie, czy pasy są prawidłowo zamknięte. Prosimy również o zamknięcie stolików i ustawienie oparć w pozycji kierunkowej. Jeżeli ciśnienie tkanki kotów nie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę, pociągnąć do siebie, zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Kamizelka ratunkowa umieszczona jest w kieszeni pod fotelem. W razie wodowania należy kamizelkę wyjąć z opakowania, włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak, aby kamizelka przylegała do ciała. Kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za czerwony uchwyt, stojąc w progu drzwi. Jeżeli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, wdmuchując powietrze przez gumowy zamek. Samolot wyposażony jest w oznaczone zielonymi symbolami wyjścia awaryjne przez drzwi w przedniej, środkowej i tylnej części samolotu. Proszę zapamiętać ich lokalizację i zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. Wszystkie wyjścia wyposażone są w nadmuchiwane trapy, które mogą być odczepione i służyć jako tratwy ratunkowe. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi oraz znaki z zielonymi kierunkowskazami pozwolą odnaleźć drogę do wyjścia. Prosimy również zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Informujemy, że na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że urządzenia pozostają w trybie samolotowym oraz wyłączony jest tryb bezprzewodowej transmisji danych. Należy pamiętać, że w czasie startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub na półce. Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego lotu.